Dzisiejszym moim gościem jest Ewa, która jest według mnie osobą, nie spotkałem osoby, która ma tyle entuzjazmu co Ewa oraz ma takie sukcesy na platformie Etsy. Bo dzisiaj będziemy rozmawiali o platformie Etsy, czyli to jest to marketplace sprzedażowy i osób, które sprzedają na tej platformie, naprawdę wiele się nie zna, a osób, które sprzedają na tej platformie i odnoszą dodatkowo sukcesy, to tym bardziej szukać ze świecą. Witam Ciebie, Ewo, i jakbyś mogła powiedzieć parę słów o sobie, czym się zajmujesz, dlaczego Etsy i jak Ci się rozwija Twój biznes. No więc ja się nazywam Ewa Trojanowska, założyłam markę Eva Gifted Hands. Z wykształcenia jestem projektantem i bawiłam się w kolczyki, spinki, to było lata temu, 10, 12, 13 lat temu. Ja zaczęłam gdzieś tam robić z przyjemności kolczyki, generalnie w pracowni, różne cuda rękami. I tak się stworzyła moja marka. Ja wystawiałam się na różnych targowiskach sztuki, na różnych craft fairs. Przeprowadziliśmy się do Anglii. Ja utknęłam w domu z dziecięciem i przeniosłam się tam zaproszenie gdzieś od znajomych, którzy zakładali taką platformę Dawanda w Polsce. To była niemiecka platforma, oni mnie zaprosili, powiedzieli, słuchaj, mogłabyś mieć sklep taki internetowy, byłoby fajnie. I ja wtedy zaczynałam poznawać ideę sklepu internetowego i zaczęłam go sobie powoli zakładać. Ale z racji tego, że byliśmy w Anglii, ja słyszałam dużo o Etsy i wiedziałam, że to taki niedościgniony ideał trochę. Trochę się na początku bałam, bo mój angielski to człowiek w artystycznej szkole, to angielski to tak słabo, nie bardzo. Ale przemogłam się i założyłam sklep. Założyłam go w marcu 2013 roku i w ciągu 7 lat zrealizowałam ponad 12 tysięcy zamówień na Etsy. Zamówień produktów, które sama wyprodukowałam, wykonałam. To są produkty, ja generalnie robię produkty używając starych zegarków, maszyn do pisania, stalówek i starych map. I właściwie to jest moje zajęcie. To jest mój full-time job. Full-time job, okej. Okay. Czyli już troszeczkę więcej wiemy. Czy znasz może tajniki, jeśli chodzi, tajniki może nie do końca, Etsy, czy jak Etsy samo powstało, jakbyś mogła troszeczkę więcej powiedzieć o samej platformie Etsy. Dla kogo ona jakby została zrobiona i jakiego rodzaju rzeczy tam możemy spotkać? Czy tak jak rozmawialiśmy, że rany, zepsuł mi się samochód, potrzebuję reflektor, czy kupię go na Etsy? Nie, absolutnie nie kupię go na Etsy. Etsy to jest amerykański gigant, który skupia twórców, artystów, rzeźbiarzy, malarzy, designerów, projektantów, krawców, ludzi od mody, ludzi z całego świata. To była na początku mała platforma, która się rozrosła, oczywiście zmienili się dyrektorzy artystyczni, zmieniła się trochę jakby idea sklepu, ale marketplace'u, ale jednak pozostała to credo, że po prostu wszystko, co jest zrobione ręcznie, rękodzieło, vintage, czyli antyki, krótko mówiąc, i materiały, które są potrzebne do rękodzieła, czyli wszelkie craft supplies. I to można sprzedawać na Etsy. Super, czyli to jest fajna rzecz, o której też tutaj rozmawialiśmy. Wiadomo, jest potężny gigant internetowy, potężny marketplace w postaci Amazona, eBaya i pojawia się taki, można powiedzieć, bardzo, bardzo daleki kuzyn Etsy i się okazuje, że jest no może nie idealny, natomiast jest naprawdę świetnym narzędziem do funkcjonowania, zarabiania pieniędzy, ponieważ się bardzo fajnie, mocno wyspecjalizował, prawda? Więc wiemy o tym, że kto wie, no moje takie osobiste odczucia są, że będzie coraz więcej bardzo wyspecjalizowanych miejsc do sprzedaży. Ja chciałbym tutaj również, już widzę, że mamy pierwsze osoby, które do nas dołączają, bardzo chciałbym przywitać te osoby, które już nas oglądają. Słuchajcie, dajcie nam znać,
Czy to wszystko widać i słychać? Domyślam się, że tak, ponieważ no, jesteśmy profesjonalistami, więc gdyby nas nie było widać i słychać, byśmy tego nie robili, ale my już wiemy, że wszystko jest widoczne. Również bardzo proszę o zadawanie komentarze, o zadawanie pytań. Postaramy się na te pytania Wam odpowiedzieć. I również będziemy wdzięczni za udostępnienie tego materiału, aby coraz więcej osób miało możliwość dowiedzieć się o tej platformie, o której bardzo, bardzo mało się mówi. Również jeżeli chcecie, przedstawcie się, skąd nas oglądacie i czym się zajmujecie, czy się zajmujecie już rzeczami, które są związane z całą branżą internetową. Dobrze, czyli wiemy już, o co chodzi w Etsy, wiemy już, czym ty się zajmujesz i kto mniej więcej sprzedaje. A jak byś mogła podpowiedzieć, jakiego rodzaju właśnie te produkty, tak? Czyli czy to są produkty, które, nie wiem, produkowane, czy jest tam zalew produktów chińskich, czy jest tam taka przepychanina i jest tam walka taka, można powiedzieć, cenowa? Czy to raczej ludzie patrzą i podejmują decyzję, znam artystę, znam osobę, widziałem pracę, fajna osoba, będę go wspierał, kupując jego wyroby. Jak to się odbywa właśnie w przypadku tej platformy? Na Etsy możesz oczywiście znaleźć chińszczyznę. Okej, okay. Czyli, a nie no, to małe chińskie ołóweczki, tak? Tak jak z tego kawałka. Generalnie tak, można znaleźć, co jest bardzo smutne, chociaż myślę, że twórcy sami próbują flagować te sklepy, bo sklepy używają nawet stokowych zdjęć z chińskich portali, także te sklepy staramy się wytrzebić, chociaż one mają taką sprzedaż, że prawdopodobnie nigdy ich nie pozamyka, ale to tam jest, możesz znaleźć na Etsy fantastyczny przedział produktów od fotela zrobionego z żywicy za, nie wiem, 3000 funtów, do oczywiście maseczki, którą w tej chwili każdy kupuje, maseczki ze śmiesznym wzorem, maseczki z jakimś fajnym kształcie, rozmiarze, super, absolutnym bestsellerem w normalnych czasach na Etsy są rzeczy, które są personalizowane, są produkty ślubne. Każdy, kto szuka czegoś bardziej z takim pazurem, znajdzie coś na Etsy. Czy to będzie sygnet męski, czy to będą naklejki do planera. Czy spinki, tak? Czy twoje dokładnie. Czy spinki do mankietów, albo wyjątkowe prezenty. Generalnie Etsy chlubi się taką ideą tego, że znajdziesz u nas absolutnie unikalne rzeczy, unikalne prezenty, które zaskoczą, będą miały znaczenie dla tego, kto je otrzyma. Czyli idąc tym tropem, to są raczej produkty i rzeczy dla ludzi, którzy lubią się wyróżniać, lubią być inni, szukają inspiracji bardzo często pod kątem prezentowym. Tak. I to, co fajnego powiedziałaś odnośnie tej personalizacji, że chyba teraz ten świat idzie już ku temu, że chcemy coraz bardziej personalizować rzeczy i robić je bardzo, bardzo unikatowo, nie właśnie szablonowo na zasadzie zalewu chińszczyzny, aczkolwiek założę się, że jest wielu twórców chińskich czy artystów, którzy świetnie by sobie też dali radę, bądź dają sobie radę, którzy także robią fantastyczne rzeczy, no jednak tam też kultura jest rozwinięta, jeśli chodzi o Azję i o Chiny, więc też robią piękne rzeczy. Mhm. Więc tutaj w tym przypadku mamy takie, więc no fantastycznie, tak? Czyli wiemy mniej więcej, jakiego rodzaju te rzeczy tam można dostać. Czy prowadzenie mówiąc jeszcze, mówiąc jeszcze o Etsy, to Amerykanie lub ludzie, którzy, Europejczycy, którzy przeprowadzili się do Stanów, mówią, że Etsy ma taką renomę miejsca, gdzie kupują tylko ci, którzy mają zbyt dużo pieniędzy. Aha. W którym są rzeczy, które są drogie, które są fajne, ale jest bardzo posz. Okej, czyli to jest bardzo fajny tip dla osób, które być może szukają jakiegoś miejsca na coś, co jest bardzo takie, no byłoby droższe niż na nie wiem, na w eBayu. Czy na Amazonie coś takiego ekskluzywnego, to być może Etsy jest dobrym miejscem dla takich firm czy osób, które tam by mogły się wykazać. Dokładnie. Czy takie prowadzenie sklepu na Etsy, czy ono jest drogie, bo wszyscy zawsze patrzą
Ja pamiętam i wiem tutaj niejednokrotnie z klientami rozmawiając, no nie, no wiesz, bo jeżeli nagle porównujemy kogoś, kto sprzedaje z własnego kanału i nagle mu mówisz, że no wiesz, no tam będzie wejście na Amazon, to jest prowizja, to tamto dziesiąte, nie, no to jest drogo, tak? Jak to wygląda w przypadku Etsy? Czy to są dosyć duże obciążenia finansowe, czy to jest też jakaś tam gradacja? W moim sklepie mniej więcej 10% muszę liczyć na koszty prowadzenia sklepu, więc to nie jest bardzo dużo. Zależy od tego marginesu, który jest na Twoim produkcie. Moje produkty są ręcznie robione, właściwie może nie, że z tego, co znajdę, no dobrze, może z tego, co znajdę, tak. Atlas stary nie jest zbyt drogi, więc mój margines przychodu jest większy niż kogoś, kto odsprzedaje jakieś rzeczy lub też, nie wiem, kupuje bardzo drogie kamienie i ogromnie dużo pracy i godzin spędza na zrobieniu jednego pierścionka na przykład, jubiler. Chyba że chce pójść na spacer i sobie pozrywać niezapominajek, które tak. by zatopić. I zatopić je w żywicy, tak. To zależy po prostu od tego, czy chcesz to reklamować. Mniej więcej 20 centów to jest wystawienie produktu na 4 miesiące. Do tego jest 5% od transakcji, tego processing fee, plus jeszcze można VAT od wszystkich, opłat. Tak, dokładnie, przepraszam. I właściwie to będzie na tyle, jeśli chodzi o obowiązkowe rzeczy. Dodatkowo możesz się reklamować, dodatkowo możesz wykupić pakiet. Etsy wprowadziło niedawno następną taką opcję reklamy, że obowiązkową niestety, że jeśli sprzedasz, czyli nie cost per click, tylko jeśli sprzedasz produkt dzięki tej reklamie, za którą oni zapłacili cost per click, ty płacisz 12 lub 15%, zależy od tego, jaki masz utarg roczny. Okej, czyli to są takie właśnie dodatkowe metody, bo właśnie chciałbym tutaj przejść teraz po tym już, jakie mamy koszty prowadzenia sklepu, to jest między innymi, będziemy rozmawiali na temat reklamowania tychże produktów. Od czego rozpocząć i w jaki sposób dla osób, które jeszcze tam nie działają, od czego według Ciebie rozpocząć? Czy na zasadzie, okej, nieważne, mam towar, wchodzę, czy lepiej już się do tego przygotować i co Ty byś radziła, już będąc tyle lat na Etsy, aby od czego, jakie pierwsze kroki, żeby rozpocząć sprzedaż? Dobrze się przygotować i przeglądnąć serwis, po prostu zobaczyć, czy jest taki produkt już dostępny, czy się sprzedaje, czy na przykład sklep, który sprzedaje to, co mniej więcej mamy, bo rynek jest tak saturowany, że jeśli sprzedamy obrazy, to na pewno oczywiście inne obrazy również znajdziemy, może nawet w podobnym stylu. Jakie są ich ceny, czy sklep ma jakieś sprzedaże, czy ich nie ma. To wszystko widać, to jest oficjalnie niedostępne. Może nie z liczbami oczywiście, ale z takimi konkretnymi finansowymi wynikami, ale możemy dodać 2 do 2 i się zorientować w rynku. Trzeba na pewno zrobić taki research i wtedy można zdecydować, czy piszemy się na to, czy jednak nie jest to miejsce dla nas. To jest pierwsza rzecz, żeby zobaczyć, czy Etsy po prostu to jest platforma, z którą się identyfikujemy, na której nasz produkt będzie sprzedawalny po prostu. I jeśli już decydujemy się, żeby otworzyć sklep, jest to dość proste, nie wymaga to akceptacji. Większość portali artystycznych, tak jak Not on the High Street na przykład, wymaga tego, że wysyłasz im aplikację ze zdjęciami swoich produktów i oni mówią, o, nie widzimy cię tutaj. Okej. Także tutaj nie ma tego procesu akceptacji, po prostu możesz spróbować zacząć sprzedawać. Albo się sprzeda, albo się nie sprzeda, produkt musi bronić się sam. Okej, czyli tutaj ten proces jakby podchodzenia pod to, żeby zacząć działalność, nie jest to jakiś tam nie wiadomo jaki rozciągnięty proces mówiący o tym, że słuchajcie, przechodzimy miliony, czy ty to ty, czy w ogóle jesteś artystą, zaświadczenie, że jestem artystą od Stowarzyszenia Artystów i tak dalej, i tak dalej, więc tego nie trzeba. No to nie, to jest na pewno jest to wygodne.
Natomiast jak teraz zrobić, bo wiadomo, jeżeli już mamy ten swój wymarzony sklep, już wstawiliśmy sobie kilka produktów, czy jakieś tam rzeczy, które będziemy produkować, jak teraz zrobić, czy nie wiem, czy jest to bardzo trudne, czy nie, wystawienie produktów i to, żebyśmy byli znajdywani właśnie w tych wynikach wyszukiwania. Bardzo ważną rzeczą jest stworzenie swojej marki, więc jeszcze wracając do procesu zakładania sklepu, ja polecam sprawdzenie dostępności nazwy firmy na różnych portalach, włącznie z Instagramem, Facebookiem, z domenami, bo myślimy przyszłościowo i sklep na Etsy, jakby świat nie kończy się na sklepie na Etsy, więc wiemy też, że będziemy chcieli go promować, jeśli już go założymy, według najlepszych możliwych wytycznych, poznamy tajniki Search Engine Optimization, które prawdopodobnie powinien znać każdy, kto kiedykolwiek sprzedawał online. I w tym przypadku po prostu sprawdzić, czy nasza nazwa jest dostępna i czy będzie się z nami jakoś utożsamiała z naszym sklepem i z naszym produktem. I na pewno trzeba poznać, przeczytać, absolutnie, przeczytać Seller Handbook. To jest taki materiał, który Etsy oferuje każdemu chętnemu do przeczytania, jakie są najlepsze praktyki przy zakładaniu sklepu na ich platformie, ponieważ zasady algorytmu są inne dla Google'a, czyli inne, jeśli zakładasz swoją własną stronę internetową, inne są dla eBay'a, inne są dla Amazona, inne są dla Etsy. Wyszukiwarka zewnętrzna tej platformy jest wyspecjalizowana w pewien sposób i znając te założenia, po prostu możemy jakby od początku wypracować sobie wyszukiwanie, to jak się znajdzie, jak będziemy znajdywalni. Okej, czyli to troszeczkę, no wiadomo, każda z platform potrzebuje swojego czegoś unikatowego, prawda, do tego, żeby się wyróżnić i dać tym ludziom te całe możliwości. Czy się spotykasz również w przypadku właśnie Etsy z tym, to już o czym zaczęłaś mówić, że teraz są te możliwości reklamowania się i promowania, czy jest dużo tego typu narzędzi na Etsy i wewnętrznych, jak może i zewnętrznych, które mogą spowodować, że twój sklep, twoja marka, twoje produkty są dużo chętniej czy częściej widywane przez potencjalnych kupujących? Jak to wygląda tutaj w tym przypadku? Czy Etsy daje spore pole do manewru, że możemy sobie naprawdę bardzo dobrze dobrać tą naszą strategię sprzedaży? Tak, Etsy jest fantastyczne, jeśli chodzi o fakt posiadania własnego ruchu. To znaczy na Etsy ludzie przychodzą, żeby coś tam kupić. Twoja strona niezależna musiała być wyszukana specjalnie, a człowiek, który potencjalny klient, który wchodzi na Etsy, już chce kupić jakiś produkt. Czy to jest pierścionek dla żony, czy to jest opaska na włosy, czy to jest jakaś zabawka dla dziecka, to jest coś, co wpiszę w search bar. To jest hasło, którego będzie poszukiwał. Im bardziej to hasło jest niszowe, tym wyższa jest możliwość dokonania zakupu po prostu. Bo człowiek, który już wie, czego chce, wie, czego szuka i wie, jakie zdjęcie mu się spodoba. Jeśli to zdjęcie, idea jest prosta, jeśli sprzedajesz na przykład szydełkową grzechotkę, to zrobisz jej dobre zdjęcia. Absolutnie e-commerce sprzedaje zdjęciami. Zdjęcia muszą być w dobrym naświetleniu, dobrej jakości. Po prostu to jest bardzo, bardzo ważny aspekt w ogóle sprzedawania online. Do tego musi być tytuł, który jest związany z tym produktem. Musi być po prostu konkretny, w jakim kolorze, dla kogo to jest, jak jest wykonane, ale bez zbytnich szczegółów, bo... A ile jest znaków i możliwości? Bo to też jest chyba jakoś ograniczone, że nie możemy sobie rozbudować tych wszystkich tagów dodatkowych, tak? Tak, można użyć 140 znaków, aczkolwiek Etsy mówi, używajcie mniej niż 100.
I tak jak Google nie lubi keyword stuffingu, czyli wrzucania po prostu fraz, które człowiek, potencjalny klient wyszukiwałby w internecie, trzeba pisać ten tytuł w tonie konwersacyjnym, żeby było czuć, że to nie jest napisane dla maszyny i dla algorytmu, tylko dla klienta, który szuka. Do tego słowa, frazy, które pojawiają się w tytule, powinny pojawić się również w sekcji tagów. Tagów trzeba użyć absolutnie maksymalną ilość, czyli 13. Mhm. Tagu może być 20 znaków. I po prostu trzeba to wykorzystać, bo to jest budowanie od początku ruchu organicznego, który właściwie jest za darmo. Jeśli zrobisz go dobrze, to możesz liczyć, że ludzie bez opcji płacenia dodatkowych pieniędzy wejdą na twoją stronę. Czyli a jak w ogóle u ciebie jest? Czy ty jesteś osobą, która dosyć dużo właśnie stara się gdzieś tam promować, czy ty głównie spędzasz nad tym, żeby analizować te drobne rzeczy, które mówią, dobra, zmienimy tutaj słowo, ten wyraz, a może dodamy to, a może dodamy tamto, powodować ten cały ruch? Czy raczej już się nad tym nie skupiasz, bo renoma twojego sklepu już jest bardzo, bardzo duża? Ja mam 600 produktów ponad, więc okay. zmienianie każdego produktu byłoby dosyć uciążliwe. Staram się, wrzucając nowy produkt, staram się znajdować takie słowa kluczowe, które są właściwe dla produktu, który sprzedaję i które są wyszukiwalne, na przykład w tym momencie. To znaczy, algorytm uczy się w ciągu 6 tygodni mniej więcej i łapie to, co napisałeś, więc jeśli mamy przed sobą święta, albo na przykład Cyber Monday, to wystawiamy taki produkt, który reklamujemy ekstra na Cyber Monday 6 tygodni przed nim, przed tą datą. Więc wpisuję, tak, mając, nie wiem, połowę września, przepraszam, wpisuję po prostu słowo, że to jest dobra okazja, Cyber Monday. Okej, okay. czyli to oczywiście korzystam z tego odpowiednio wcześniej, żeby algorytm mógł się tego nauczyć i żeby ludzie, którzy przez 2 tygodnie przed Dniem Matki przypomnieli sobie, że trzeba kupić prezent, szukają jakiegoś prezentu na Dzień Matki. To jest bardzo szerokie słowo kluczowe, bo człowiek, który wpisuje prezent na Dzień Matki, nie wie, że chce jej kupić na przykład zakładkę do książki. No tak, bo tutaj jeżeli byśmy zaczęli używać zakładka, jak często szukamy, tak, zakładka do książki i tak dalej, personalizowana, więc mamy mnóstwo możliwości. Czy jeszcze poza tym, jak to się mówi, ten tytuł swoją drogą, natomiast jeszcze są te inne opisy, te inne rzeczy, czy one też mocno wpływają na wyniki wyszukiwania i czy w twoim przypadku właśnie też radzisz osobom, czy podpowiadasz, spędźcie trochę więcej czasu na to, żeby ten opis był konkretny w postaci, nie wiem, materiału, w postaci wagi, wymiaru produktu, jakie mniej więcej cechy, czy wszystkie cechy opisywać, te ważne, nieważne, jak to by wyglądało? Szczegółowość opisu i jego poprawność gramatyczna na przykład bardzo wpływa na konwersję, to znaczy człowiek bardziej ufa opisowi, który spełnia, odpowiada na jego pytania, krótko mówiąc, więc zastanów się, postaw się w roli swojego kupującego i odpowiedz na pytania, które prawdopodobnie mógłby ci zadać, myśląc o tym produkcie, widząc go. Pokaż go na zdjęciach na swojej dłoni na przykład, albo stań z nim obok niego, żeby zobaczyć skalę, żeby człowiek nie musiał zastanawiać, czy to jest małe, czy duże, czy to jest, tak, czy to pasuje, czy to nie pasuje, czy to jak na ręce, na uchu na przykład, jak wygląda. Więc to jest zdjęcia swoją drogą, a opis konkretny, ale również z call to action, czyli z jakimś tam jakby prompt, znaczy promptem, tak. Czyli pokazanie tego tak jakby w życiu, tak? Czyli jeżeli dokładnie. To będzie deska do krojenia chleba, to żebyśmy położyli chleb, a jeżeli zrobimy deskę do krojenia sera, to połóżmy ser, tak? I tak. Powiedzmy, to znaczy, oczywiście nie każdy czyta opis produktu. Mhm. Niektórzy klienci mówią, ale to nie jest to, co chciałem kupić, bo zwłaszcza ci, którzy robią zakupy przez telefon, a takich jest wielu, ponieważ Etsy ma swoją aplikację, to, że odpowiesz w opisie na pytania, na pewno podnosi opinię, którą ma klient po zakupie. Aha,
No właśnie, to jest też fajna rzecz, o której tu powiedziałaś odnośnie telefonu, do której zaraz wrócimy. Ja bym chciał tutaj jeszcze powitać, bo ponieważ mamy cały czas osoby, które wchodzą, wychodzą, więc osoby, które nie są z nami od początku, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Będzie nam właśnie bardzo miło, jeśli będziecie mogli zadawać pytania i za chwileczkę będę chciał tu przejść, bo mamy pytanie od Przemka. Będzie również nam miło, jeśli udostępnicie, dacie lajka, serduszko, cokolwiek, tak, jakąkolwiek reakcję, to będzie zawsze mile widziane za to, że staramy się dzielić naszą wiedzą tutaj z wami. Więc dajemy pytanie od Przemka. Czy są ograniczenia, czy to kwotowe, czy ilościowe, jeśli chodzi o wystawianie produktów na Etsy? Nie, absolutnie nie ma takich ograniczeń, tyle ile wystawisz, za tyle płacisz. Wystawiasz każdy produkt, wystawienie każdego jednego produktu kosztuje 20 centów. I to twoja decyzja, czy chcesz wystawić, to jest na okres 4 miesięcy, później ta oferta wygasa, możesz ją aktywować z powrotem i znowu za nią zapłacić, możesz ją edytować przed wystawieniem z powrotem, jeśli masz więcej produktu jednego, to za każdą sprzedaż on się wystawia automatycznie, po każdej sprzedaży. Okej. Tutaj jeszcze właśnie Przemek dodał informację wspomnieć o prowizjach. Jakbyś mogła raz jeszcze przypomnieć, jakie są prowizje na Etsy. To jest dokładnie 20 centów amerykańskich. To jest mniej więcej 16 pensów za wystawienie produktu na 4 miesiące. Dodatkowe transaction fee, które wynosi 5% od sprzedaży. Jest VAT nałożony na wszystkie seller fees. Payment processing zależy od tego, gdzie jest twój bank. Mhm. Do tego w niektórych przypadkach dochodzi currency conversion, więc jeśli wystawiasz w złotówkach, klient płaci w dolarach, to jest 2,5%, tak jak płaciłbyś PayPalowi. Czyli opłata za... Tak. Dokładnie, za obsługę. Plus do tego można wykupić subskrypcję, to się nazywa Etsy Pattern albo Etsy Plus. Etsy Pattern jest dla każdego, kto chciałby mieć bardziej profesjonalnie wyglądającą stronę na Etsy, swoją własną, chociaż to dalej jest strona na Etsy. Kosztuje $15 miesięcznie, a strona Etsy Plus jest już dla dużych biznesów, które mają 10 tysięcy dolarów sprzedaży miesięcznie. A, czyli powyżej 10 tysięcy dolarów dopiero się dostaje taką jakby nobilitację i można wejść jakby poziom wyżej, tak? Tak. Czy dobrze, więc tutaj mamy jeszcze pytanie od Violety, już tutaj wrzucamy. Czy jak wygląda wysyłka i jej opcje na Etsy? Bo czy to jest też podobne, wiadomo, jesteśmy nauczeni troszeczkę Amazona, gdzie klikamy i nas nic nie interesuje, jako sprzedawcy to tym bardziej, jeżeli mamy FBA. Jak to w przypadku Etsy? Czy Etsy też posiada swoje magazyny, czy wysyłamy indywidualnie? Nie, każdy sprzedawca wysyła indywidualnie produkty. Etsy właściwie nie ma z nimi żadnego, nie spotyka się z nimi na żadnym etapie. Klient zamawia bezpośrednio u sprzedawcy. Mhm. Sprzedawca dostaje informację, że ma wykonać takie i takie zamówienie, spakować i wysłać na konkretny adres podany przez klienta i albo możemy niezależnie wysłać tą paczkę, albo możemy zakupić etykietę i przesyłkę de facto u Etsy. Okay. Czyli właściwie zapłacić jeszcze za postage label. Okej, okay, czyli tutaj już mamy to, Przemek nam dziękuję. Jest jeszcze jedna kwestia dotycząca wysyłki na Etsy. Etsy, nauczona wielkim sukcesem Amazona, postanowiło wymóc na swoich sprzedawcach, żeby oferowali darmową przesyłkę. Oczywiście darmowa przesyłka nigdy nie jest darmowa i płaci za nią sprzedawca. Etsy powiedziało swoim sprzedawcom oficjalnie, włóżcie koszt przesyłki w koszt produktu. Minus polega tylko na tym, że jeśli jest zwrot, zwroty się zdarzają oczywiście, niestety musisz łyknąć ten koszt. Ewentualnie możesz postawić
umieścić w swojej polityce, że na przykład masz 10% albo 20% taki back to stock fee. Więc to jest koszt, który możesz ewentualnie spróbować uratować. Okay. I Etsy również może nie penalizuje tych sprzedawców, którzy nie oferują darmowej przesyłki, ale na pewno, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to spadasz w wynikach wyszukiwania, jeśli nie oferujesz darmowej przesyłki dla klientów, którzy wydają $35 w twoim sklepie. Czyli generalnie Etsy też idzie ku temu, żeby jednak być bardzo mocno frontem do klienta, aczkolwiek no z tego, co opowiadasz, to nie jest jakiś strasznie restrykcyjny w porównaniu do wielu innych platform, która gdzieś tam będzie huczeć i do tego też przejdziemy, do tych rzeczy, o której też mówiłaś. Natomiast tu wiesz co, mamy kolejne pytanie. Bardzo dziękuję za pytanie. Jak macie, to naprawdę prosimy o umieszczanie tych pytań. Mamy pytanie od Michała. Czy można ograniczyć się na jakiś rynek, na przykład na rynek niemiecki? Tak, można to zrobić. Czyli możemy, no nie wiem, no bo faktycznie, jeżeli byśmy sprzedawali, no nie wiem, witraże, tak, rzecz, która się może stłuc w trakcie przesyłki czy coś, to wtedy faktycznie ograniczyć się, a już bardziej terytorialnie, typu, nie wiem, mam sklep, jestem w Berlinie i chcę się ograniczyć do Berlina plus 5 kilometrów od Berlina. Nie wiem. Niestety możemy się ograniczyć tylko do kraju konkretnego. Okay. To znaczy, możemy włączyć przesyłkę tylko do tego kraju, więc jeśli ktoś, powiedzmy, że na przykład nie wysyłam na Filipiny, Filipińczyk nie znajdzie mojego produktu w wynikach wyszukiwania. Nawet jeśli wpiszę dokładnie cały mój tytuł do search bar. Czyli on nie ma możliwości znaleźć nawet twojego sklepu? Ma możliwość znaleźć mój sklep, ale wyświetla mu się wielka informacja, że nie wysyłam do jego kraju. Mhm. Może mi wysłać wiadomość, czy jest jakaś opcja, ale wtedy to już zależy od tego sprzedającego, czy godzi się na to, żeby wysłać do tego kraju. Tutaj mamy pytanie od Jolanty, że dlaczego wybrałaś Etsy i na jaki rynek europejski nadaje się Etsy najlepiej? Etsy po prostu odzwierciedla profil moich produktów, to znaczy moje produkty leżą na Etsy, po prostu pasują. Nie wystawiam, nie sprzedaję na eBayu, ponieważ wiem, że po prostu moje produkty są za drogie i nie pasują, bo ludzie na eBayu szukają dealu, a u mnie mogą znaleźć po prostu jakościowy produkt, który jest zaprojektowany, który jest wykonany z uwagą dla konkretnej osoby, często używając no, niekonwencjonalnych produktów, na przykład starych zegarków. I po prostu ten styl leży w tym, co sprzedaje Etsy, w tej niszy. Okej. Okay, okay, a na rynek europejski, jeśli chodzi, chodzi o pytanie, drugi człon pytania, to większość moich klientów jest z Anglii, znaczy większość europejskich klientów jest z Anglii, bardzo dużo Niemców robi zakupy na Etsy z tego względu, że Dawanda padła 2 lata temu i sprzedała swoje udziały Etsy, więc baza klientów została i ci ludzie, którzy wcześniej robili zakupy na Dawandzie, która ma tę samą niszę właściwie, marketowała swoje produkty do tej samej niszy, teraz robi zakupy na Etsy. Wielu Francuzów robi zakupy na Etsy, bardzo niewielu Polaków. Bo Polacy robią na Allegro, tak? Czy akurat w Polsce istnieje inny portal, który dokładnie odzwierciedla Etsy? Czy jest tak, coś w Polsce takiego? Jest Pakamera. W Polsce jest Pakamera. Pakamera, tak? Która istnieje, nie wiem, 10 lat, 12. I oni są gigantem na polski rynek, ale oni sprzedają właściwie tylko w Polsce. Aha, czy znasz jeszcze, właśnie, tutaj już Etsy, ale w twojej branży, w tej, w której ty działasz, czy znasz jeszcze inne platformy, które są jakby dedykowane dla artystów, dla rzeczy handmade, dla rzeczy personalizowanych? Jeśli chodzi o angielski rynek, to mamy tu Folksy i mamy New Monday, które są dobrze znanym, Folksy zwłaszcza, jest dobrze znanym brytyjską marką sprzedającą rękodzieło. Minusem tych platform jest to, że nie mają własnego ruchu, to znaczy mają ten ruch bardzo ograniczony. Jeśli ty nie promujesz swojego sklepu przez bloga, przez Instagrama, przez Facebooka, przez grupy,
to masz małą szansę, że ktoś zrobił ciebie zakupy. Okej, czyli są te szanse, natomiast no to nie są, można powiedzieć, bo wiadomo, no dla osób, które tutaj nas oglądają, wiemy doskonale, na czym polega marketplace. Jest to po prostu centrum handlowe, no, natomiast to centrum handlowe jest na uboczu miasta za krzakami i lasem, że mało kto wie, że to centrum handlowe jest i tam mało komu się chce chodzić po prostu, Tak więc jest. stąd ten ruch jest taki troszeczkę mniejszy. A jakieś inne, typu, nie wiem, Francuzi, bo mi się na przykład rynek francuski bardzo kojarzy, rynek francuski, w ogóle południowy, z tymi ciepłymi krajami, z rzeczami właśnie takimi vintage, z rzeczami, które są handmade. Czy oni mają też gdzieś jakieś dedykowane strony, czy tam jesteś, czy Tego raczej nie starałaś się? nie wiem. Tego nie wiem. Wiem, że właściwie na rynek europejski była zaprojektowana Dawanda, która została, ona była właściwie niemiecka, ale miała swój hiszpański oddział, swój francuski oddział, swój polski oddział w Warszawie. No proszę. Tylko po prostu ta platforma nie obroniła się z konkurencją, jeśli chodzi o konkurencję z Etsy. No tutaj Przemek pisze bardzo ciekawie, że rozumie, że produkt niecodzienny typu seks, zabawki raczej na tej platformie się nie przyjmą. No chyba, że są handmade, Przemek. Wtedy Są, się przyjmą. to znaczy są takie produkty. Aha. Można jest, znaczy jest duża, wszystkie produkty, które można i nie można sprzedawać, są wyszczególnione w zasadach marketplace'u, które można przeczytać na stronie, oficjalnej stronie Etsy. Jeśli chodzi o nagość i o materiały dla dorosłych, to jest to ograniczone do tego artystycznego wymiaru, tej nagości i dorosłej zawartości. Jeśli chodzi o zabawki, to również są ludzie, którzy na przykład toczą takie zabawki z drewna i można Aha. je dostać na Etsy. Okej. Czyli to faktycznie można mieć Tak. albo mieć jako w formie ozdoby na parapecie, ewentualnie do zabawy, tak? Więc Można, tak. może dwie rzeczy spełnić. Super, więc sobie nam już udało się przejść przez te wszystkie rzeczy. Natomiast moje takie jeszcze pytanie już jest bezpośrednio do ciebie. Z jakiego najdalszego kraju, czy tak bardzo egzotycznego kraju dostałaś zamówienie i wysyłałaś produkt? Czy coś takiego miałaś? Czy ty ograniczenia masz również co do kraju, czy raczej nie robiłaś takich? Nie mam ograniczeń. Właściwie najdziwniejszym zamówieniem było duże zamówienie spinek dla jednego z krajów afrykańskich, o którym nawet nie wiedziałam. Znaczy, wiedziałam, że istnieje, nie wiedziałam, jak się tak nazywa. Także to było A dosyć zabawne. jeśli mogłabyś powiedzieć? Benin. Benin, tak. Tak. Więc to było duże zamówienie. Spinek do mankietów, więc dosyć dziwne, jak na kraj, w którym jest zwykle gorąco. W każdym razie, ja na początku do prawdopodobnie pierwszych 600 sprzedaży prowadziłam mapę na Google, pinowałam wszystkie adresy, gdzie wysyłam swoje rzeczy i mapa była dosyć gęsta, ale Filipiny, Finlandia, Iceland, tak, Jamajka, także Aha. Bermuda, także naprawdę przeróżne miejsca. Okej, czyli można powiedzieć, czyli to pokazuje, jak popularna jest to strona, która ściąga ludzi z całego świata. I ona działa. Bo domyślam się oczywiście, no wszystkie te marketplace, zawsze największe będzie marketplace w Stanach Zjednoczonych i ta sprzedaż internetowa w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę ona będzie bardzo, bardzo duża. Czy ty masz na przykład tak, że Stany u ciebie głównie królują w porównaniu do Wielkiej Brytanii, czy jednak Wielka Brytania z racji tego, gdzie ty jesteś? Myślę, że stosunek jest jeden do jednego, bo to jest również kwestia algorytmu. Etsy nauczyło się również, to się zmienia i w ogóle Etsy jest bardzo taką platformą, która dynamicznie się zmienia, biorąc pod uwagę zachowania konsumenckie. I kiedyś te sprzedaże były dużo częstsze do Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj algorytm wie, gdzie jest sprzedawca. I uczy się tego, jak klient klika. Jeśli szuka lokalnie, to najpierw mu pokazuje lokalne wyświetlenia, znaczy lokalnych sprzedawców. I czasem nawet podkreśla, że to jest lokalny sprzedawca, nawet możesz to odebrać.
w mieście obok. Aha, czyli istnieje także możliwość, właśnie tutaj załóżmy, nie wiem, faktycznie jeżeli robimy jakieś większe rzeczy, nie wiem, jakieś meble czy jakieś zdobienia na meblach, że będzie ten odbiór własny, a nie przesyłka, która no, może kosztować bardzo dużo, bądź być taka, że dostarczy coś nie w jednym kawałku, tylko to już będzie dostawa taka rozsypana. Tak? Czyli można zrobić, że zaznaczyć, że klient widzi, gdzie jest nasz sklep i może przyjść do nas do sklepu i odebrać. Możemy, tak, możemy to, możemy udostępnić taką wiadomość. Właściwie, jeśli chodzi o prawo europejskie, to musi być, ta informacja musi znaleźć się na stronie, gdzie jest twój sklep, skąd sprzedajesz. W każdym razie możesz również udostępnić, na przykład jestem na targu, Etsy robi takie wydarzenie coroczne, Etsy Made Local. Ja biorę udział, brałam udział w targach w Bristolu. I wtedy, kiedy był ten targ, ludzie, którzy weszli na moją stronę, mogli zobaczyć, że jestem w Bristolu i mogą mnie tam nawet spotkać. Aha, czyli to jest też taka szansa nawiązania bardzo bliskiego kontaktu ze swoim potencjalnym, czy już z klientem, który załóżmy lubi twoją, kupuje od ciebie, a chciałby ciebie zobaczyć, uścisnąć rękę, wypić kawę i porozmawiać, więc to takie szanse również daje, tak? Tak. No ciekawa no, jest jeśli to. Jeśli wybierzesz oczywiście taką opcję, bo niektórzy nie bardzo chcą się chwalić, skąd są, chociaż trzeba być szczerym, jeśli sprzedajesz z Polski, jeśli piszesz, że na przykład sprzedajesz ze Stanów, a paczka przychodzi ze Szwajcarii, to klient później pisze to w review, że spodziewałem się, że paczka przyjdzie do mnie 3 dni, a szła 2 tygodnie. Właśnie. Jak tutaj teraz, jeśli chodzi o review, czy ty masz jakiś wpływ na to, że możesz nie tyle wymóc, no, zrobić, żeby ten klient to review tobie napisał, czy masz jakiś taki kontakt z klientem, czy to się odbywa za pośrednictwem samej platformy Etsy, czy możesz ten kontakt po sprzedaży mieć już bezpośrednio, omijając Etsy jeden na jeden? Jak to wygląda? To się nazywa fees avoidance i to jest absolutnie wbrew zasadom marketplace'u. Możesz do paczki włożyć podziękowanie, kupon. Ja mam taką pocztówkę, którą wkładam z różnymi swoimi danymi, tak? Można mnie znaleźć na Instagramie, na Etsy, na mojej własnej stronie. I taką pocztówkę dokładam do każdego zamówienia, do faktury, którą drukuję albo i nie, jeśli klient sobie tego nie życzy na przykład. I to zachęca klienta do powrotu na przykład na Etsy lub szukania cię bezpośrednio, bo właściwie każdy ma chyba świadomość, że kupując przed marketplace płacisz na pewno jakieś prowizje, a jeśli chcecie wesprzeć, to znajdzie cię bezpośrednio, może znajdzie twój produkt taniej przez to, że jest to bezpośrednio. Także to jest rzecz, którą możesz zrobić. Nie możesz umawiać się na przykład przez Etsy na zakup poza Etsy, to jest przeciwko zasadom. Nie możesz wysyłać maili na ich konta, które podali ci w zamówieniu 2 lata potem, jak zrobili u ciebie zamówienie. Po prostu to jest przeciwko zasadom i właściwie jeśli to zrobiłeś, możesz tylko modlić, żeby cię nie zgłosili. Rozumiem. Więc no właśnie tutaj chciałbym nawiązać już do kolejnego jakby mojego pytania. Jak tutaj z takim jakby remarketingiem w tym przypadku? Czy istnieje coś takiego, że możesz, nie wiem, powrócić za pośrednictwem kanałów Etsy do swoich klientów, którzy ciebie już kupili, a na przykład no, nie wiem, zapomnieli o tym, czy nie mogą ciebie znaleźć? Czy Etsy daje taką możliwość, żeby dać do tych klientów jeszcze raz jakby ofertę za pośrednictwem, oczywiście mówiąc o nich, że słuchajcie, mam super nową promocję, będę produkowała teraz bardzo fajne spinki do mankietów, dla agentów ubezpieczeniowych, bo o tym mówię, ponieważ widzę, że Tomasz Gronkiewicz właśnie zrobił pierwsze zakupy swoje na Etsy, więc Tomek, polecam wejść na sklep Ewy, za chwilę jego tutaj gdzieś też umieścimy informacje, fajne zapinki, a Tomek jest maniakiem zapinek do koszulki. Więc. To znaczy możesz się, jeśli chodzi o taką mocno stargetowaną promocję, możesz przez Etsy wysłać e-mail z kuponem o wybranej wartości dla potencjalnego klienta, który włożył twoją rzecz do koszyka nawet pół roku temu i o tym zapomniał. Okej. Więc to jest właściwie jedyna opcja,
O tej kartce, o której wspomniałam, możesz dodać naklejkę, możesz dodać wizytówkę, możesz dodać swoją listę mailingową. Masz prawo się skontaktować z klientem tylko jeśli on sam zrobi ten krok. Ale Czyli... Etsy przechowuje również twoje historyczne zakupy, więc jeśli 5 lat temu kupiłeś u mnie spinki, możesz wejść na swój profil, jeśli założyłeś profil na Etsy i nie kupiłeś jako gość. To możesz wejść na ten profil i zobaczyć, który to był sklep, czy on jeszcze działa, bo niektóre sklepy oczywiście się zamykają i zrobić ponowne zakupy. Ja mam wielu takich klientów, którzy po prostu wracają po miesiącach albo nawet po latach. Aha, czyli to właśnie, bo to jest wiadomo bardzo istotne, tak? Poprzez marketplace'y mamy bardzo małą możliwość związania siebie z klientem. Natomiast to, co ty mówisz, jeśli chodzi o Etsy, te szanse są na to, żeby z tym klientem móc się jakoś zbratać, żeby przypomnieć klientowi, jaka to jest marka, kto tą markę reprezentuje i tak dalej. Słuchajcie, kochani, bo tutaj widzę, że Przemek też zadaje pytanie. Ja umieściłem właśnie w tym momencie link do strony internetowej Ewy. Ewa zajmuje się poza tym, że sprzedaje na Etsy i robi różne ciekawe wyroby, zajmuje się i pisze bloga na temat Etsy i robi konsultacje. A nie, to jest do konsultacji, więc osoby, które chciałyby się dowiedzieć czegoś więcej na temat Etsy, zapraszamy bardzo serdecznie do konsultacji z Ewą, więc możecie się dowiedzieć wielu, wielu ciekawych rzeczy na ten temat i odwdzięczyć się Ewie za tą wiedzę, którą się dzieli, tak? Już w tym momencie będzie to podział płatny, tak? Czyli odwdzięczamy się płacąc komuś za czy kupno produktu, czy za konsultację. Więc dla osób, które są chętne do tego, żeby się dowiedzieć dużo więcej, to na pewno zapraszamy. Dobrze, więc tu tak można powiedzieć przeszliśmy, natomiast chciałbym jeszcze również się cofnąć do jednej rzeczy, o której mówiliśmy dwa dni temu, w czasie kiedy mieliśmy spotkanie z Arturem i rozmawialiśmy na temat social media, tam padło właśnie coś takiego jak Pinterest, tak? Czyli w tym momencie sama zresztą się zgłosiłaś, powiedziałaś, że akurat u ciebie Pinterest bardzo dobrze działa. Jak to się ma właśnie z tym jakby naganianiem dodatkowego ruchu do swojego sklepu i jak to się przekłada u ciebie? Etsy ma fantastyczne statystyki, które pokazują, kto i jak przyprowadził ruch na stronę. To znaczy mówi ci, że na przykład 70% przeprowadziliśmy my, 5% z naszych reklam, 10% z twojego wyszukiwania, z twoich słów kluczowych, których używasz w swoich produktach. I na przykład 30% ty przyprowadziłeś z czego? 5% social media. Jak wchodzi, jakby rozwijasz tą statystykę, to widzisz, z których social media. Etsy pokazuje Pinterest jako social media, chociaż de facto to nie bardzo jest social media, tylko bardziej wyszukiwarka obrazków tak naprawdę. A jeśli chodzi o design i o niszowość Etsy, to jednak wszystko, znaczy właściwie obrazki to jest najważniejsza, czy ta rzecz, która de facto sprzedaje produkt. Więc Pinterest, jako że jest wizualną wyszukiwarką, jeśli jest dobrze użyty, potrafi naprawdę sprzedawać produkt. I trzymając regularne, właściwie pinując regularnie i trzymając wysoką jakość kontentu i tablice, które odpowiadają twojemu target marketowi, jesteś w stanie naprawdę wypracować dobre wyniki. Ja aktualnie pracuję, tu było pytanie o to, jaki mam zespół, który ze mną pracuje. Ja jestem jedyną osobą, która pracuje w mojej firmie, więc robię własne social media. W tej chwili buduję własną i niezależną stronę internetową ifagiftedhands.com, więc to jest budowa sklepu. Ja buduję go sama, korzystam z własnych zdjęć, dalej wypełniając w tym samym czasie zamówienia, które składają ludzie, może nie bez przerwy, ale codziennie na Etsy. Do tego prowadzę swój profil na Instagramie i swój fanpage na Facebooku, więc nie jest to zespół, tylko to jestem ja. Dlatego nie pinuję w tej chwili, to znaczy pinuję bardzo okazjonalnie,
Więc statystyka Pinteresta spadła mi diametralnie, bo jednak to są dosyć dynamiczne zmiany. Z miliona wyświetleń spadłam do prawie 300 tysięcy, niecałych 300 tysięcy, więc teraz ta platforma dla mnie pracuje bardzo słabo. Ale jeśli jesteś jakby u szczytu formy, jeśli masz czas pinować, jeśli możesz używać na przykład pin schedulera, takiego jak Tailwind, to wtedy Pinterest sprzedaje jak szalony. Ktoś kiedyś zrobił mi wielką przysługę i wystawił jeden mój produkt, przypinował go do swojej tablicy. Ten produkt w ciągu tego roku sprzedał się 180 razy. Wow, czyli to pokazuje, słuchajcie, ja tutaj proszę teraz o serduszka dla Ewy, to pokazuje, jak ważna jest ta relacja z klientem i zrobienie naprawdę dobrej pracy, prawda? Więc to jest tylko i wyłącznie zasługa tego, że bardzo dobrze wykonałaś swoją pracę. Ale tutaj jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać, bo to już tak bardziej może powiem prywatnie. Czy nie miałaś sytuacji, że klient ci zarzucał, że, bo wiadomo, jeżeli ty tworzysz produkt personalizowany, no to musisz go jakoś tam stworzyć jakiś czas. Czy jest na to określone, są ramy czasowe? Czy ty możesz z klientem się dogadać, że powiedzieć, słuchaj, no wie pan, no ale nie mam tego i tego, przyjdzie do mnie z jakiegoś tam sklepu, skądś tam. Jak to wygląda w przypadku tutaj Etsy u ciebie, dogadanie się co do terminu dostawy dla klienta? Wystawiając produkt, ustawiasz czas realizacji. Im krótszy czas realizacji, tym większa konwersja. To znaczy, wiadomo, że klient chciałby to, co zamówi na wczoraj. Przyzwyczaił się Amazonem, że jeśli zamawia dziś, ma produkt jutro. Więc produkty, które są wysyłane w ciągu 1 do 3 dni roboczych, są wyżej w wynikach wyszukiwania. Dlatego sprzedają się lepiej. Jeśli masz jakiś problem, złamiesz nogę, trafisz do szpitala, albo pocztę ci zamknęli 5 minut przed tym, jak doszedłeś do poczty, możesz napisać i ludzie cenią kontakt z klientem, że no nie mogę, wyślę jutro. A Etsy bardzo pilnuje, bo to jak ty potraktujesz klienta, tak klient potraktuje marketplace. Jeśli klient przejechał się na jednym sklepie, to prawda. To będzie myślał, że tak w każdym będziemy to samo, tak? Dlatego tu Etsy z kolei wprowadziło to, o czym wcześniej wspomniałam, audit dissatisfaction rate na poziomie 1%. Okej, okay. I właśnie tutaj dokładnie, tutaj jakbyś mogła opowiedzieć swoją historię, czy w ogóle w jaki sposób to wygląda i no szczęście wiem o tym, że nie miałaś zamkniętego sklepu i tak dalej, natomiast wiemy, że coś takiego jest. Jakbyś mogła powiedzieć, jeśli z twojej perspektywy, jak to wygląda pilnowanie, żeby na tym Etsy nie porobić takich głupstw, aby się nie zamknąć? Po pierwsze, trzeba odpowiadać na pytania klientów, zarówno przyszłych klientów, jak i klientów, których zamówienie jest w trakcie realizacji, jak i tych, których zamówienia zostały wysłane, coś z nimi jest nie tak. To znaczy, jeśli paczka zaginęła na poczcie, albo jest opóźniona, albo jest cło, o którym klient nie wiedział, skontaktuj się z nim. On zwykle kontaktuje się z tobą pierwszy. Trzymasz kciuki, żeby skontaktował się z tobą w ramach wiadomości, a nie case'u. I po prostu staraj się nie brać tego do siebie. Odpowiadaj merytorycznie i spróbuj pomóc po prostu. Jeśli ja mam taką politykę, że jeśli ktoś kupuje u mnie produkt poniżej 40 funtów, to ta przesyłka idzie tanią pocztą tak naprawdę. W Anglii to zawsze jest ubezpieczona przesyłka, za granicą to zwykle jest zwykły standard airmail, który nie ma numeru śledzenia. Więc jeśli ta paczka, powiedzmy 30-funtowa, zniknie i ktoś mówi, nie doszło, to ja po prostu wysyłam mu replacement na mój koszt. Okej, okay. Czyli się zdarzają na czyli tym, uderzyć się w pierś, wziąć to na siebie na klatę, jak to się tak, mówi. dokładnie. Moja sprawa wyglądała tak, że że Etsy wprowadziło właśnie te zasady audit dissatisfaction rate akurat miałam takiego pecha, że w ciągu na 2000 wysłanych przesyłek w ciągu 2 miesięcy dwóch klientów wystawiło mi case'y,
za to, że nie doszły paczki, jedna do Polski, druga do Niemiec. I od tego czasu, poza tym, że natychmiast zrefundowałam ludziom, bo oni nie chcieli replacement, bo stwierdzili, że im się spieszyło, oni chcieli te paczki na konkretny czas, na konkretną okazję, więc życzą sobie refundu. Ja ten refund od razu zawsze wystawiam. I uznałam, że sprawa jest załatwiona. Okej, ja jestem out of pocket, ale oni ostatecznie nie wyszli na tym źle. Nawet powiedzieli tylko, że paczka nie doszła, bo z racji tego braku numeru nadania, to znaczy ja mam receipt tego, że wysłałam tą paczkę, braku numeru śledzenia, ja nie mogę sprawdzić, czy oni naprawdę dostali tą paczkę, czy nie. Więc na swoją odpowiedzialność to im refunduję. Ale case został, Etsy to policzyło i trzeci klient wysłał mi review na 2 gwiazdki, przy czym przez ten cały rok miałam ponad 300 reviews na 4-5 gwiazdek, ale że to było w zagęszczeniu 2,5 miesiąca, to jakby uwolniło taki trigger, który mówi Etsy warning, warning, i po prostu wysłali mi ostrzeżenie. Ja się do tego ostrzeżenia odniosłam, pisałam z teamem, że z tą grupą, która w Etsy zajmuje się customer service, że ja staram się rozwiązać ten problem i właściwie nigdy nie miałam żadnych innych problemów, więc oni powiedzieli, no dobra, dobra, po prostu uważaj. Ale to otworzyło mi oczy tylko na to, żeby po prostu jeszcze założyć, mieć jakiś backup, żeby założyć własną stronę internetową, której nikt mnie nie zamknie. Także... Właśnie, bardzo fajnie powiedziałaś, że oczywiście marketplace marketplace'ami, prawda? Natomiast wszystko się może wydarzyć, może to być właśnie przypadek, czy jakieś problemy, czasami nie zawsze z twojej winy, gdzie ci zamkną marketplace i przestaniesz sprzedawać, mając swoje niezależne źródła w postaci strony internetowej, dodatkowych innych social media, czyli naszą firmę ryzyko roznosimy na kilka innych platform, mamy zawsze tą szansę, że ten klient, jeżeli już tego klienta ze sobą go znajdziemy. No super, ja powiem szczerze, że fajnie nam się rozmawia, mija nam już 57. minuta rozmowy, to po prostu leci i leci. Czy jest, Ewa, jeszcze coś, co byś chciała dodać czy powiedzieć dla osób, które chciałyby skorzystać z Etsy? Ja słuchajcie, raz jeszcze przypominam, w linkach umieściłem, w komentarzu umieściłem linka do strony Ewy odnośnie Etsy. Jest tam również możliwość kupna konsultacji z Ewą, aby dowiedzieć się więcej i móc więcej, lepiej sprzedawać na Etsy, bo jeśli już sprzedajecie, chyba że wejść na platformę, na której jeszcze was nie ma, więc was bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam was również jeszcze do zadawania pytań, jeżeli macie, bo będziemy lada moment kończyć, więc bardzo bym chciał, żebyście jeszcze zadali pytania. Tu jeszcze mamy bardzo aktywnego Przemysława, więc jeszcze wrzucimy od Przemka, bardzo fajne pytanie tutaj dał, ale czy jest jeszcze coś właśnie, co ty byś chciała powiedzieć dla osób, które nas oglądają? Właściwie możesz jeszcze, jeśli chcesz, dodać adres tak. mojego sklepu, żeby zobaczyć na własne oczy. Ja mam tutaj ten subscribe.com, Ewa to jest moja lista mailingowa. Okej, okay. A gdzie masz stronę internetową? Gdzie się tutaj miałem? Czego? Nie, tu nie mam tej twojej strony internetowej. Muszę zaraz znaleźć. Dobra, to ja postaram się tu gdzieś poszukać. Pinteresta mogę twojego wysłać, tak? Czy nie? Poczekaj, wyślę ci. Chyba, że mi wyślesz proszę. Jeszcze dokładnie, bo ja tutaj widzę, mam twojego Pinteresta, mam Instagrama, Facebooka, więc wysyłam Pinteresta i Facebooka, żeby ludzie też sobie mogli popatrzeć, jak to wszystko wygląda. A tutaj od ciebie za chwileczkę tak się podrzucę. A was proszę, zastanówcie się jeszcze nad pytaniami. To już jedno poszło. Już wrzucam tą stronę. Jest, dobra. Tak. W każdym razie tu widzę takie pytanie o to, czy można zamrozić działalność na czas urlopu. Można włączyć tak zwany holiday mode, ale jeśli chodzi o algorytm, jest to niewskazane, ponieważ jak wspomniałam wcześniej, algorytm w ciągu 6 tygodni uczy się tego, co mu nadałeś, czyli jeśli wystawiłeś produkt, to ten produkt ma taką... te swoje 6 tygodni, żeby wyświetlać się odpowiednio w wynikach wyszukiwania. Jeśli zamrażasz swój sklep, to zamrażasz widoczność dla algorytmu. I jak później ten sklep odmrażasz na czas powrotu,
to algorytm dopiero znowu uczy się tego sklepu, więc właściwie tracisz czas. Co ja robię, to jest po prostu wydłużenie terminu realizacji zamówienia i zmieniam go, jak jestem 3 tygodnie na wakacjach, to na początku wakacji to jest 4 tygodnie, w drugim tygodniu wakacji to są 3 tygodnie, w trzecim tygodniu wakacji to jest już tydzień i jak przyjeżdżam do domu, mam tydzień, żeby zrobić zamówienie i wysłać. Oczywiście kontaktuję się z klientami, którzy zamówili na początku, w środku i pod koniec mojego urlopu. W tej chwili jestem na wakacjach. W tej chwili mój czas realizacji zamówienia to jest tyle i tyle dni. Czy jesteś w stanie czekać? Bo ja nie chcę mieć rozczarowanego klienta, który kupuje i myśli, bo nie przeczytał, że ten produkt będzie za 3 dni, a on będzie za miesiąc. Więc w ramach właściwie samoobrony przed złą opinią, w twoim interesie jest, żeby się skontaktować z klientem i po prostu dać mu znać, jakie są realia dostawy. Nie słyszę cię. Szymon, słychać nas? Halo? Aha. Ja nie słyszę tylko ciebie. I nie wiem, czy słychać mnie. Ach, widać. Ale Szymon, ciebie nie słyszą. Coś musiałeś zepsuć. Może tylko godzina jest dopuszczalna. W każdym razie, jeśli Szymona nie słychać, jeśli ktoś ma do mnie jakieś pytania, to jeszcze chętnie odpowiem. Mogę czytać komentarze, nie mogę komentować. Szymon nie może mówić. Tak, lepiej nie zadzierać z algorytmem Etsy, bo algorytm Etsy dopuszcza ruch do twojego sklepu po prostu, jeśli zasadą współdziałania z algorytmem jest to, żeby nie zmieniać wszystkiego naraz, to znaczy nie edytować wszystkich produktów naraz albo nie zmieniać regularnie wszystkich funkcji sklepu. Także zrobić to raz, ustawić i ewentualnie edytować po 10 produktów w tygodniu, po 20 produktów w tygodniu, to już chyba maks. W każdym razie nie robić tego co dzień, dać czas algorytmowi na nauczenie się tego i właściwie liczyć na to, że algorytm nam znajdzie nasze produkty i wyświetli nas w wynikach wyszukiwania. Aktualnie sprzedaję na, to jest pytanie, na jaką kolejną platformę się zdecyduję. Aktualnie jestem na Amazon Handmade, gdzie sprzedaje się niewiele, a kontakt z klientami jest bardzo ograniczony, bo jednak wysyłanie wiadomości do klientów na Amazonie nie jest bardzo popularne, więc klienci zwykle nie odpowiadają na te wiadomości, a z racji tego, że ja sprzedaję dużo produktów personalizowanych, mówiąc krótko, na przykład spinki z mapą i muszę czasem tą mapę sprecyzować, by kontakt na Amazon Handmade jest bardzo trudny i ja nie dużo czasu poświęcam temu portalowi. Mam sklep na Folksy, mam sklep na Pakamerze, mam własną stronę internetową, zobaczymy jak ona pójdzie.
Jeśli chodzi o komentarze na Etsy, to ja wspomniałam o tej kartce, o tej pocztówce, którą zostawiam. Zwykle ludzie, z którymi były problemy, którzy mieli, to jest paradoks, ci, którym paczka zaginęła i się magicznie odnalazła, albo ja wysłałam właśnie replacement, albo ludzie, którzy kontaktowali się ze mną przed złożeniem zamówienia, albo z którymi ja się kontaktowałam, bo były po mojej stronie jakieś problemy, zwykle oni wystawiają najlepsze reviews, które są konkretne, które mówią, były problemy, ale zostały rozwiązane, jest fantastyczny customer service, także jeśli chodzi o tu o feedback, to jest zwykle jest dobry. Na mojej kartce jest napisane, ja piszę ręcznie, żeby wrócić do tej transakcji i zostawić review, bo jest dla mnie bardzo ważny. O, Szymon, widzimy cię znowu. Nie słychać cię. Dalej cię nie słychać? Nie. Ja mówię dalej. Jeśli chodzi o bitwę o review, to nie można niestety napisać po stronie sprzedającego. Nie możemy napisać klientowi, proszę wyślij mi review po jakimś czasie od tej sprzedaży. Etsy robi to za nas. Etsy wysyła ludziom przypomnienie o zostawieniu review. Zwykle jeśli trzeba zostawić, jeśli człowiek dostaje to powiadomienie, to albo zostawia gołe 5 albo 4 gwiazdek bez żadnego komentarza, bo zwykle komentarze zostawia mniej więcej na Etsy 10-15% klientów, chyba że byłeś naprawdę rewelacyjny i ludzie cię zapamiętają. 20% klientów to jest chyba max, które zostawia komentarze. Coś o zdjęciach, jak robić? Tak, wspomniałam o tym, że zdjęcia na takim portalu niszowym jak Etsy sprzedają produkt, to znaczy, że musimy naprawdę przyłożyć się do jakości tych zdjęć. Etsy, jeśli wpiszemy w wyszukiwarkę, jaki jest najlepszy format zdjęcia na Etsy, to Google nam powie, że przynajmniej 2000 pikseli to jest w tym mniejszym boku. Ja zdjęcia robię ze statywu, porządnym aparatem, chociaż są ludzie, którzy biją telefonami, są super telefony, można robić telefonami zdjęcia, znam wielu sprzedawców, którzy robią zdjęcia telefonami, ale trzeba pamiętać, że nie może być zdjęcie na ręczniku, nie może być zdjęcie na kocu, nie może być zdjęcie na brudnej kartce, to musi być zdjęcie, które po prostu oddaje charakter produktu i pokazuje go bardzo dokładnie. Widzę, że Szymon coś chyba do mnie pisze. Dobrze. No to śmigam dalej. Cieszę się, że wywiad się podoba. Jeszcze jak, ile czasu zanim sklep będzie jako tako śmigał? To zależy. To zależy, czy produkt jest sprzedawany. Ja mam dwa sklepy, z czego jeden nie idzie. To jest sklep, który założyłam z moją córką i robimy dreamcatchery i robimy makramę. To jest sklep założony w najlepszej mojej wiedzy dotyczącej search engine optimization. Jednak konkurencja na tym, w tym dziale jest taka, tak duża, a nasze ceny są tak uczciwe, że po prostu bardzo ciężko się nam wybić, mamy do tej pory 3 sprzedaże, chociaż ten sklep jest bardzo, bardzo jeszcze młody, więc tak naprawdę czasem sklepom zajmuje rok, półtora roku, 2 lata, wiem, że sklep Kariny ma 2 lata, która się tu pojawiła w komentarzach i to jest tak, że na początku jest bardzo wolno, bo ten algorytm właśnie uczy się naszego sklepu. Mój sklep z biżuterią, jemu zajęło mniej więcej 5 miesięcy, żeby wybić się na taki poziom, żeby to był mój full time. Także to zależy od wielu czynników. Również od tego, ile mamy produktów, bo jeśli w sklepie jest 5 produktów, to mamy 13 razy 5 tagów, których możemy użyć, jeśli używamy do każdego produktu innego tagu. Jeśli mamy 600 produktów, to wiadomo, że tych tagów będzie więcej, tych słów kluczowych, tych zdjęć, które się pojawiają. Także to jest wiele, wiele
czynników, które mogą wpłynąć na to, jak sklep sobie radzi. Jakie efekty wow stosuje Pani, gdy klient otrzymuje towar, poza oczywiście jego wartością i wyglądem? Właściwie tylko to, że klient może być zadowolony z tego, jeśli ja jestem zadowolona z jakości produktu, to znaczy, że klient najprawdopodobniej też będzie zadowolony. Jeśli zdjęcie oddaje realistycznie, co klient kupuje, to zwykle nie ma problemu z jakością. Na pewno ja używam kuponu takiego w podziękowaniu za złożenie zamówienia na następne zamówienie. Ten kupon jest tutaj na mojej pocztówce, więc każdy klient dostaje taką informację i może z niego skorzystać. Pocztówka jest na tyle atrakcyjna z przodu, że można sobie ją zachować. Zależy od tego, jaki klient produkt kupi. Na przykład tu moje spinki z mapami. Jeśli klient kupi mapowy produkt, to ja mu załączam taką pocztówkę. A jeśli zegarkowy, to tą drugą. I właściwie to jest to, co może skusić klienta do następnych zakupów. Zwykle jest tak, ci, którzy wracają, są po prostu zadowoleni z jakości produktu, który otrzymali. Bardzo często, jeśli chodzi o te mapowe produkty, to jest to, że na przykład użyłam naprawdę świetnej mapy i naprawdę im się to spodobało i naprawdę efekt prezentu na przykład jakby spełnił oczekiwania obdarowującego, który prezent zakupił. I później ci ludzie wracają po następne produkty, a mając w zakładce historycznych zakupów mój sklep, po prostu wracają do mojego sklepu. Jak długo zajmuję się e-commerce? Etsy założyłam w 2013 roku, w marcu, więc to jest mój siódmy rok na Etsy, ósmy rok, jeśli policzyć Dawandę i Pakamerę. Technik marketingowych uczę się mniej więcej od 2 lat i dopiero od tego czasu zaczęłam prowadzić listę mailingową, Pinterest, Instagrama. Ale polegam, jeśli chodzi o te wszystkie portale, polegam tylko i wyłącznie na organicznym ruchu, także nie reklamuję się w tej chwili, zakładając, że po prostu muszę zbudować sklep tip-top własny, który będę promować, bo tego mi nikt nie zabierze i wtedy dopiero będę ewentualnie projektować kampanie reklamowe. Mój największy sukces na e-commerce? Właściwie to, że siedząc w domu, pracując z domu od 7 lat, widząc ewentualnie panie na poczcie, przynoszę, jestem w stanie może nie wyżywić swojej rodziny, ale generalnie to jest normalny, godny zarobek. To jest sukces, którego wielu może mi pozazdrościć, bo jednak w razie chorób, w razie pozostania w domu czy lockdownu, może ten przychód jest niższy, ale ja mogę powiedzieć swoim klientom, dzisiaj nie mogę, bo nie wiem, moje dziecko się rozchorowało, generalnie nie mogę wysłać, wyślę za 3 dni, albo po prostu nie wystawiam jakichś produktów, nie muszę tego zrobić, nie mam ciśnienia i presji i to jest właściwie sukces tego, że po prostu siedzę, pracuję siedząc w domu, mając czas dla mojej rodziny, to jest fajna sprawa. Jest czas dla rodziny. tak, 2 małych dzieci generalnie nie można się nudzić. O, Szymon. Nie słychać się dalej. Nie słychać się. Dużo problemów czasu nastręcza faza przygotowania produktu, custom rozmowa z klienta. To zależy, jak szybko odpowiada klient. Ja się staram robić to bardzo szybko. Zainwestowałam w dobry telefon, z dobrą kamerą, więc jak klient prosi o mapę konkretnego miejsca i mówi, chciałbym zobaczyć preview wcześniej, niewielu klientów o to prosi, ale niektórzy jednak, ja wtedy robię szybkie zdjęcie już z takim konkretnym rozmiarem, na przykład to jest ten rozmiar, kładę go na konkretnej mapie, wysyłam takie zdjęcie klientowi, żeby on
miał świadomość tego, jak dużo tej mapy się zmieści, żeby później nie było, oj, ale tam nie ma całej nazwy na przykład, jeśli nazwa jest bardzo długa, to po prostu zależy od tego, czy klient jest zadowolony z tego rezultatu, który mu wysłałam, jak dużo map muszę mu pokazać, jak często on odpowiada na pytania, ja się staram, nauczona doświadczeniem, że w e-commerce jest taka konkurencja, że niestety musisz odpowiadać szybko, więc jeśli klient zada ci pytanie o 9 rano, staraj się odpowiedzieć do 12, bo o 13 on znajdzie innego sprzedawcę. Z jakiego państwa miasta pani sprzedaje swoje produkty? Ja pracuję w Gloucester w Anglii, dlatego też mam bardzo wielu angielskich klientów, bo jednak ten algorytm wie, że brytyjscy klienci mogą się spodziewać paczki szybciej niż inni. Dziękuję. Coś Szymon pisze. Dobrze. Ja myślę, że widzę już, nie widzę już więcej pytań, więc myślę, że to chyba będzie koniec naszego live'a. To jest mój pierwszy live w ogóle. Także ja sama nie prowadzę żadnego kanału na YouTube ani na Facebooku nie prowadzę live'ów. Jestem pierwszy raz gościem w cudzym live'ie. Dziękuję Szymon za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać. Cieszę się, że może komuś mogę pomóc. Zapraszam na konsultacje, jeśli moje odpowiedzi nie były wystarczające, albo jeśli ktoś chce założyć sklep na Etsy. Na moim blogu można znaleźć taką informację, można znaleźć promocję, że jeśli założy się nowy sklep na Etsy z mojego polecenia, dostaje się 40 produktów, 40 listing fee za darmo, więc można z tego skorzystać, zawsze coś. Bardzo się cieszę, że mogłam pomóc i to chyba już wszystko. Super. Dobrze. To Szymon, to chyba się wyłącza już. Cześć, dziękuję. No, na razie.